Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysto52. I co ty tam, gościu, mówisz, że nie chcesz tego słuchać? Nie obchodzi mnie to. Zawsze ta sama stara śpiewka. Ja może nie będę słuchała tych kupców, damy sobie z nimi spokój. Jest jeszcze inne rozwiązanie. Moi drodzy, zajmiemy się kwestią kluczy do świątyni Morasul dzisiaj. Z Ismaelem już mamy pogadane. On co prawda ma chyba puchar duszy, z tego co pamiętam u siebie. Ale się na mnie gapi, widzicie? Okej. Okay. Możemy przy okazji te pucharki pozbierać, skoro jest noc. Bo dlaczego by w sumie nie? Zobaczymy, od kogo mogę zabrać, od kogo nie. Czy tutaj panowie już śpią? To nie tutaj. Ajajaj, dobra. Dzisiaj planuję załatwić sprawę z Gonzalesem. Myślę, że nam się to raczej powinno udać. Tędy w teorii powinna móc się podkraść. Kurde, on nie ma. Zapomniałam, że to tutaj ma sil typowo, puchar duszy. Dobra. Mamy to. Mamy dwa. Tutaj nic nie ma, jeżeli chodzi o kwestię tych niewolników. Na razie nie będę szła spać do rana, ponieważ właśnie te puchary duszy mnie interesują. Mamy dwa. Jest ich łącznie pięć. Ilia ma jeszcze jeden też. Tylko dziwię się, że tutaj Hamid nie miał. Coś mi tutaj nie pasuje akurat w związku z tym. Ach, bo tu jest pucharek. To już wiem, co mi nie pasowało. Mamy trzeci. Ilia ma jeden i jeden jest w jakimś randomowym chyba mieszkanku. Więc zaraz będziemy mieli kwestię tych pucharów z głowy. Co prawda nie wzięłam jeszcze na nie zlecenia, ale to jest kwestia dzisiejszego odcinka, więc raczej bez kłopotów. Pytanie mam, czy Ilia... Nie, Ilia ma to gdzieś. To dobrze, bo ten puchar jest bodajże tu. Kurde, błysło się za mną, bo jest burza. Burza, nie burza, no w sumie niby przeszło, a niby jest dalej. Dobra, czwarty pucharek. Jeszcze jeden nam został. Jeszcze jeden. Gdzie był ten kufer? Na pewno nie tu. Może gdzieś na jakimś stoliczku? A czy on, przepraszam bardzo, nie był gdzieś... Nie. Kurde, no grzmi cały czas za mną. No to jest po prostu niebywałe. Ja byłam pewna, że już jest po burzy. Mamy ostatni. Piąty puchar. Jezu, przestraszyłam się, że ktoś tu stał. Dobra, dobra. Czyli to mamy załatwione. Czyli w sumie możemy z Ramonem podyskutować. Kupiec. Ramon powinien siedzieć tutaj na krzesełku. No dobra. Co możesz zaoferować? W tym przeklętym mieście mieszkają najbardziej wpływowi kupcy na całej pustyni. Ich bogactwo odpowiada ich pozycji. Jeśli pomożesz mi ulżyć nieco ich ciężarom, to nauczę cię, jak naprawdę się dorobić. No tego nie potrzebujemy, ale dostaniemy expa za zadanie. No dobra, pomogę ci. Co konkretnie mam ukraść? Jakiś czas temu do Morasul przybył pewien szarlatan. Opowiadał tutejszym kupcom historię o potężnym, złym demonie. Demon miał przychodzić nocą i kraść dusze niewiernych. Oczywiście istnieje na niego remedium. Puchar duszy. Miałby on chronić swego posiadacza przed demonem. Pięciu tutejszych kupców zapłaciło fortunę za puchar duszy. Od tej pory każdy z nich trzyma puchar przy swoim łożu. Przynieś mi pięć pucharów duszy.
Ci głupcy chętnie zapłacą za nie ponownie, gdy już zauważą ich zniknięcie. Kto dokładnie ma te puchary? Jeden kupił Fesul, drugi Ilia. To wiem. Nie mam pewności co do pozostałych. Szukaj przy łóżkach. Tylko nie kombinuj i nie próbuj im sprzedawać fantów na własną rękę. Wymaga to nieco większego talentu do sprzedaży, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Tak, jasne. Właśnie mi się przypomniało, że jeszcze z Fesulem nie rozmawiałam. Oto puchary duszy. Ha! Jesteś wielki! Masz wszystko, czego potrzeba. Gratuluję. Masz. Dam ci trochę złota. Upłynie trochę czasu, zanim będę mógł je pokazać kupcom. Muszą najpierw swoje odleżeć. No wiadomo, 3000. Ty mnie za wiele nie nauczysz i w sumie od razu może do ciebie się przejdę przespać. Ty w ogóle masz mnie gdzieś, więc chyba jest dobrze. No i tak, ten Fesul, to on sobie gdzieś tutaj stał, z tego co pamiętam. Przecież się nie rozerwę. Tylko gdzie? Tu był właśnie Ilia. Ten Fesul powinien se gdzieś tutaj przechodzić, stać, coś robić. Zapomniałam o nim kompletnie. Nie mogę pomóc. Dobra, jest szansa, że za chwilę go gdzieś tutaj znajdziemy, że się pojawi. Jest dopiero co ranek, więc ci wszyscy ludzie się pojawiają dopiero na swoich miejscach. To co, to może byśmy z Bandarą jeszcze dokończyli rozmowę. Wszystko jest. Więc jesteś łowcą głów. Kiedyś polowałem na co popadło, ale Gonzales zaoferował mi dobre warunki. To nieco spokojniejsza praca, ale spełniam wszystkie wymogi, więc jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć... Okej, polowanie. Jakie macie zlecenia? Głównie dla łowców głów. Szukam kilku złoczyńców i złodzieja. No i jeszcze ten zaginiony asasyn. A no właśnie. Opowiedz mi więcej o tych złoczyńcach. To strażnicy Kafu, sprzedawcy wody ze wschodniej części miasta. Uciekli z jego złotem, ot tak, po prostu. I? Kafu to jeden z ulubieńców Gonzalesa. Wystarczy? Jak najbardziej. Byli strażnicy Kafu, to już przeszłość. Dobra robota. Wiedziałem, że dasz radę. Dostaniesz pokaźną nagrodę. Gonzales będzie z nas dumny. Wszystko jest możliwe. Co z tym zaginionym asasynem? Nazywa się Ramirez. Pracuje dla czarnego maga Ningala. Możemy go oczywiście znaleźć. Zajmę się Ramirezem. Dobrze. Z tego co wiem, wyruszył w stronę ruin. I przepadł już bardzo dawno temu. Dowiedz się, o co chodzi. No, troszeczkę nam zajmie szukanie go. No i kwestia złodzieja. Zastanawiam się, czy o to pytać. Jeśli on będzie tak cały czas... W ogóle ja mam poziom? Nawet nie wiedziałam. Troszeczkę w siłę musimy zainwestować. No, tak sobie myślę, że siła to będzie dobry pomysł. Albo akrobatykę sobie ogarnąć, ale to później. Myślę, że prędzej siła. Dobra, zapytajmy o kwestię złodzieja. Najwyżej olejemy tą kwestię w ogóle całkiem. Kim jest złodziej, którego szukacie? Nazywa się Yusuf. Ukradł kilka artefaktów z wykopalisk. I co w tym niezwykłego? Po pierwsze, ukradł artefakty, które mogą zostać użyte do otwarcia świątyni. Po drugie, został złapany i zbiegł. Gonzales nie może mu tego puścić płazem. W końcu orkowie nadal są gośćmi w naszym kraju. Rozumiem. No tak. Może się nie deklarujmy, że go od razu zabijemy. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Bo nie wiem, czy jest sens. Przynajmniej chwilowo. No dobra, z Bandaro wzięliśmy questa na Ramireza. Myślę, że to nie jest taki moment na dzisiejszy odcinek, jeżeli o to chodzi. Nasip. Ja mam jeszcze troszeczkę do załatwienia tutaj. Mamy reputację 70. Tak, podarunki. Właśnie, odnośnie podarunków. Możemy paczkę bagiennego ziela przynieść. Więc to byśmy się udali... No właśnie, gdzie byśmy się udali? W teorii do Lago, w którym jeszcze nie byliśmy. Albo powinna być paczka bagiennego ziela w jeszcze jednym miejscu. Czy do Ardei? Dobra, możemy się tam w sumie wybrać. Nic nam nie szkodzi, żeby troszeczkę wrócić na stare śmieci i pozwiedzać. Witam panów buntowników. Oczywiście się będzie teraz wszystko wczytywać. Tutaj w ogóle ja gdzieś pominąłem Szczaw Królewski.
sobie tak po prostu właśnie tu rósł przy drodze, a ja go nie wzięłam już dawno temu. Są tutaj też wilki, jest ich całkiem dużo, ale ja nie przyszłam po nie. Jest rybak, oczywiście Lestera już tutaj nie ma. Ale jest plaża. Dobra, możemy się, myślę, zesunąć na dół. Jak będą jakieś topielce, to je najwyżej po prostu pokonamy. No już widzę takiego pojedynczego topielczyka. O, tam jest wysepka jedna. Czy to jest ta wysepka, co mnie obchodzi? Nie wiem. Żółwiki zostawiamy. Bo one nam nie zrobiły żadnej krzywdy nigdy, ani nic. Za nie nie ma kompletnie, za zabicie ich. Tu jest jeszcze jeden topielec. Możemy się go też pozbyć, już na wszelki wypadek. Chociaż on się pewnie tu zrespi za jakiś czas. No i dobra. To jest chyba ta wysepka? Mhm, ta. No to miejmy nadzieję, że nam się uda. Tylko może byśmy zrobili tak, że wykorzystamy sobie krwiopijcę, bo będzie szybciej. I będzie też ciekawiej. Mam nadzieję, że tutaj jest paczka. Wiem, że w jakiejś modyfikacji była. Jak nie będzie, no to wybierzemy się tutaj w cudzysłowie na próżno. W cudzysłowie. Bo w praktyce jest troszeczkę expa i troszeczkę rzeczy. Powinno być. Takie małe pierdółki, ale jednak. Jest to wysepka z piratami, którzy... Można by powiedzieć, że nas okradli. Dobra, odczarujmy się. I przejdźmy. I co jest, nie ma tu piratów? Nie ma, ale jest paczka bagiennego ziela, o to mi chodziło. Jest też bardzo dużo takich przedmiotów, w sumie mało znaczących. Przepis na wódkę na przykład. Przepraszam bardzo, tu nie ma piratów? To oni byli tutaj tylko tak dodani bez sensu? Ojojoj, słabo. Byłam pewna, że tutaj będą piraci. Niestety jest to wysepka totalnie pusta, ale mamy paczkę z bagiennym zielem za darmo. Najlepszy towar z Lago, więc to jest taka rzecz naprawdę szybko, którą udało nam się zrobić. I szczerze mówiąc, już po tym podarunku będziemy w stanie do Gonzalesa się dostać. Ale zanim w ogóle do Gonzalesa pójdziemy, to chciałabym jeszcze załatwić mu kobietę, że tak powiem. Dlatego pójdziemy porozmawiać z Hamidem. Ale najpierw paczuszka. Co do podarunków dla Gonzalesa. Gadaj, co możesz mu zaoferować? A może Gonzalesa interesuje bagienne ziele? Mam go tu całą paczkę. Masz wysublimowany smak. To z pewnością ucieszy Gonzalesa. Proszę, to towar z Lago. Gonzales bardzo się ucieszy z tego podarunku. No właśnie, już w teorii możemy z nim pogadać. W praktyce ogarniemy jeszcze jedno zadanie. Opowiedz mi o tej propozycji. Idź w moim imieniu do oazy Murata i przekaż mu moje pozdrowienia. Daj mu w prezencie ten amulet. W prezencie? Zaoferuję ci coś w zamian. Rozumiem. Ile mam przyjąć? Przyjmiesz od niego tylko piękną jasmin. To jedyna zapłata, jakiej pragnę. Jasmin. Tylko ona. A co z tego będę miał? Dam ci górę złota i polecę cię Gonzalesowi. Dobrze, wchodzę w to. Weź ten amulet,
Aha, nie pozwól, żeby Murat cię wykiwał. Gdzie jest oaza Murata? Niedaleko od murów miasta. Na zachód stąd. Synu dezorientacji. W porządku. Jezus, syn dezorientacji. Chłopie, ja w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. Łażę po jakiejś randomowej pustyni, a ten mi mówi, że jestem zdezorientowana. No w teorii bezimienny nie wie, gdzie jest oaza Murata, nie? Tylko ja wiem, bo gram w Gothica 3 dziesiąty raz. Wiadomo, to jednak może sprawiać kłopoty. Chociaż w momencie, gdy mamy już powiedziane mniej więcej, że coś jest na przykład na zachodzie, to już wiemy, co z tym mamy robić. Wiecie, gorzej jakby gra nie operowała kierunkami świata, to wtedy byłby faktycznie problem. Ale w momencie, gdy jest tak jak jest, czyli że faktycznie no, operujemy na tym, to jest całkiem nieźle. Jesteśmy oczywiście przy ruinach. Tu są jaszczurki. Na razie może ich nie będę zaczepiać. Nie musimy przecież bić wszystkiego, co się rusza. Tam się coś świeci. Ale to jest chyba to miejsce, gdzie byli strażnicy Kafui, dlatego takie światło pada. Mhm, jak najbardziej. Szkoda, że nie wiem, gdzie jest Ramirez. Jakbym wiedziała, to byłoby lepiej. Kurde, znowu się błysło za mną. Tam jest jaskinia. Tak w ogóle. I tam są chyba koczownicy, a przynajmniej mak wody tam powinien być. No ale dobra. Mamy oazę Murata. Za mną znowu grzmi. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten odcinek do końca. O. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Orknarok sobie tutaj przyszedł. Jest Murat. Wojownik. Jest Alima i jest Jasmin. I to w sumie wszystko, co mnie tutaj powinno obchodzić na tej oazie. Jeśli chcesz kupić wodę, pomów z niewolnikami. A co ty możesz zaoferować? Handluję niewolnikami. Zajmuję się jedynie najpiękniejszymi kobietami w tej krainie. Obejrzyj mój towar, a szybko się przekonasz, że mówię prawdę. Możesz podejść bliżej i porozmawiać z wybraną dziewczyną. Przynoszę pozdrowienia od Hamida. Hamid, mój stary przyjaciel. Jak sobie radzi? W interesach idzie mu doskonale. Przysyła ci w podarku ten oto amulet. Przepiękny. To coś naprawdę wyjątkowego. Ale nie mogę go przyjąć. Nie przyjmiesz jego podarku? Nie mogę. Chyba, że wyślę coś Hamidowi w zamian. Oto amulet Hamida. Zastanówmy się teraz nad twoim podarunkiem. Chwila. Otrzymasz 500 sztuk złota ze skarbu oazy. Chwila. Weź 1000 złotych monet z mojego prywatnego skarbca. Dobrze? Dam mu w podarunku przepiękną Jasmin. To go powinno ucieszyć. Niech więc tak będzie. Zadbaj, aby Jasmin bezpiecznie dotarła do Morasul. Zawsze ta sama stara śpiewka. Ojej, teraz będzie tekst życia. Podobno jesteś najpiękniejszą tancerką tej krainy. Jestem już zmęczona tańcem. Mam nadzieję, że wkrótce stanę się własnością kogoś, kto będzie mnie podziwiał również za inne rzeczy poza tańcem. Chyba już rozumiecie. Zabiorę cię stąd. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Jeszcze Alima. Wiedziałem, że tak. Ale z ciebie przystojniak. Jesteś może kupcem z Morasul? Dobrze. Nie, ci radę. Właściwie to nie. Szkoda. Tak bym chciała zostać żoną bogatego kupca. Gdybym została żoną najbogatszego kupca w mieście, miałabym wszystkie problemy z głowy, prawda? Oboje będziemy mieć kłopoty. Do niczego nie dojdziemy. Chcę kupić Alimę. Masz doskonały gust, nie mogę młody pomóc. Człowieku. To wspaniały wybór. Zapewni ci wiele nocy godnych zapamiętania. Oglądał ją sam Gonzales,
szef tego miasta. I tak to idź właśnie do niej. Będzie. Od tej pory będzie za tobą podążać. Tylko przestań się obijać. Zabiorę cię stąd. Dobrze. No i dobra, i oczywiście to są panienki, którym nie możemy powiedzieć, żeby wracały, bo one nie mają gdzie wracać. Musimy je zaprowadzić do Mora Sul. Pytanie, którędy jest bliżej, czy od tamtej strony, czy od tej? Może tędy się tym razem przejdę. No, dlatego chciałam poczekać z tym, bo dobrze jest je wziąć obie naraz. Wtedy nie ma żadnego kłopotu. Jak my stoimy z czasem? No, pół odcinka, czyli idziemy całkiem dobrze. Jeszcze chwilę i się zajmiemy organizacją kluczy do świątyni Mora Sul. Myślę, że wtedy na spokojnie wejdziemy do świątyni w kolejnym odcinku. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ja mogę zabrać ze sobą do świątyni na przykład maga wody jakiegoś, czy oni by chcieli ze mną pójść. Bo jakby tak, to moglibyśmy wziąć Riordiana w sumie ze sobą. Ale obawiam się, że to nie jest takie proste. Idziecie? Idziecie. Kurczę, no fajnie by było z jednej strony. Pokazuje Bragę, tak. Dobra. To tak, oddamy te koleżanki. Pójdziemy porozmawiać z Gonzalesem. No chodźcie, chodźcie, przebierajcie nóżkami. Powiem wam, że jak ta Alima jest całkiem normalnie, można powiedzieć, zbudowana, to ta Jasmin ma tak szerokie biodra, że wygląda to po prostu nienaturalnie. W ogóle ten strój ma taki, jakby miała pieluchę na sobie, nie? Nie wiem, kto to wymyślił. Ale wygląda to co najmniej dziwnie. W ogóle dla mnie największym bólem jest fakt, że na tak jakby okładce Gothica 3 jest ta właśnie kobieta z mieczem, ta wojowniczka, typowo taka jakby z Nordmaru, a po prostu nie mamy interakcji z żadną kobietą tak naprawdę i po prostu to jest takie puste. Naprawdę, ja z każdym przejściem gry i teraz po przejściu jakby całej sagi praktycznie pod rząd, no to widzę bardzo dużo niedociągnięć w każdej części. Totalnie w każdej. Sprowadziłem tu kogoś dla ciebie. Piękna Jasmin! Nareszcie moja! Tak ci dziękuję, synu galanterii. Przyjmij to złoto. Polecę cię też Gonzalesowi. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Hamid to uczciwy człowiek. Będzie mi tu dobrze. Dobra, chodź Alima. Ciebie zaprowadzimy do samego Gonzalesa. Powinno być super. Co do podarunków dla Gonzalesa. Gadaj, co możesz mu zaoferować? Sprowadzam przepiękną tancerkę. Zgadza się. Pięknisia. Dobry dar. Będzie teraz towarzyszyć mojemu mistrzowi. Dziękuję, dobry panie. Zostanie własnością największego bogacza w mieście to krok w stronę spełnienia moich marzeń. Zapamiętaj moje słowa. Któregoś dnia zostanę żoną Gonzalesa. A zatem owocnych łowów. Dobre podsumowanie. Dobra, znajdźmy jeszcze tego Feasula, czy jak mu tam było, tego kupca, którego ominęłam gdzieś, a powinnam jeszcze z nim gadać. Przynajmniej tak, no, wstępnie chociaż, żebyśmy mieli z nim jakąkolwiek gadkę, szmatkę. On powinien gdzieś tu stać za Ilią. Kupiec, Ilia. Kupiec. Nie przyjdzie z tego. Kupiec, stoisz tu, stoisz. Nie znam cię. Jesteś z północy? Można tak powiedzieć. Też szukasz zysku? Pewnie. A czego innego? Co tu robisz? Sprzedaję. Kupuję. Co chcesz usłyszeć? Jestem handlarzem artefaktów.
I dopóki wszystko dookoła nie zaczyna się walić, jestem zadowolony z życia. Co u ciebie? Niewolnicy ze świątyni kradli orkom artefakty i sprzedawali je w mieście. Każdy handlarz w Morasul na tym zarobił. Ale odkąd złapali niewolnika Yusufa, interesy idą fatalnie. Opowiedz mi o tym złodzieju artefaktów, Yusufie. Był najlepszym złodziejem wśród niewolników. Ukradł nawet klucze do świątyni Morasul i sprzedał je w mieście. To najbardziej wartościowe przedmioty wydobyte do tej pory przez orków. Ale to tylko klucze. To prawda, ale orkowie chcą się dostać do świątyni. Dlatego są gotowi zapłacić gigantyczną sumę, żeby tylko zdobyć te klucze. To ma sens. Gdzie jest teraz niewolnik Yusuf? Zbiegł na pustynię. Kiedy go ostatnio widziałem, uciekał na północny wschód od Morasul. Rozumiem. Dobra, przyda nam się to info. Musisz pracować. Pomogę ci znów rozkręcić interes. Chcę, żeby niewolnicy znów dla mnie pracowali. Jasne. Chcesz, żeby kradli dla ciebie artefakty? Idź do świątyni i porozmawiaj z grubasem. Nadzoruję tam niewolników. Przekonaj go. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. Byle tylko interes znów zaczął się kręcić. Dobra, no właśnie tak mi się wydawało, że to jest kwestia do zrobienia. Tabliczkę kupujemy. Inaczej. I od razu użyjemy tabliczki. Plus 3 do prastarej wiedzy. Mamy 50. W teorii można by się szybkiej nauki nauczyć już teraz. Nie wierzę. Dobra, jak my stoimy? Otwórz świątynię. Kalsz chce klucze. Ilia chce artefakt. Podarunki dla Gonzalesa. Ramirez to jest inna sprawa w ogóle. Ile ja mam kluczy do świątyni? 1. Jak 1? 1 klucz mam tylko? A no tak, bo Kalesz ma 2 klucz. 3 ma Yusuf. 4 ma Gonzales. I 5 ma ten Cruz tutaj. Przepraszam, Kirk. Także zróbmy może najpierw kwestię Gonzalesa, a później ogarniemy kwestię pozostałą. Mogę porozmawiać z Gonzalesem? Gonzales jest pod wrażeniem twoich dokonań. Moim zdaniem wysoko zejdziesz wśród asasynów, byleś tylko robił dalej to, co do tej pory. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. Lepiej idź prosto do niego. Czeka na ciebie. Super. Chcę przejść. Możesz wejść. W ogóle mnie nawet nie zatrzymał. Dobra, Alima sobie tutaj tańczy. Kuferek. Jest Ningal. Już to wiem. Jest Gonzales. Jest ciężka skrzynia. To jest miejsce, gdzie by się właśnie przydało grupowe uśpienie. I myślę, że możemy je teraz nawet zastosować. Gdzie my mamy to grupowe uśpienie, które dostaliśmy od Diego? Mamy to. Mamy Cordelas w środku. Może nawet od razu splądrujemy resztę kufrów. Przyzwanie demona było. Otwieraj szybko. Niestety pulpitu... O, mogę. Już to wiem. Niestety nic ciekawego. Co to było? Nie ma nic ciekawego. Dobra. Stać! Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. Oddałeś Morasul wielką przysługę? Zapewne wiesz także, że zaginął asasyn Ramirez. Co z Ramirezem? Wyruszył na pole pełne ruin. Do tej pory jednak nie powrócił. Pracuje dla mnie i chce wiedzieć, co jest nie tak. Dobrze, zajmę się tym. Co możesz dla mnie zrobić? Dowiodłeś swych zdolności. Będę cię więc nauczać sztuki magicznej. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Okej, kostury i lekkie pancerze. To nie potrzebuję. Z Gonzalesem mamy do pogadania.
przynosisz mi prezent? Nic z tych rzeczy. Chcę z tobą porozmawiać. Dobrze. Udało ci się do mnie dostać, więc twój wysiłek zostanie nagrodzony. Porozmawiajmy. Opowiedz mi o orkach. Ich determinacja przywiodła ich aż tutaj. Żałosne stworzenia. Orkowie przybyli na pustynię, choć nie mogą znieść tutejszego klimatu i palącego słońca. Moim zdaniem palące piaski pustyni pogrzebią ich przed upływem roku. Martwią mnie koczownicy i ich duchowi przywódcy, magowie wody. Jaki masz problem z magami wody? Koczownicy służą im i ich fałszywemu bóstwu, Adanosowi. Bierzemy koczowników w niewolę, ale mimo to wciąż ich przybywa. Plądrują nasze domy, napadają na karawany i mają tylko jeden cel. Wygnać z pustyni nasz lud, asasynów. Gdybyśmy zabili ich przywódców, magów wody, nie byliby nawet w połowie tak pewni siebie. Szukam kluczy do świątyni. Interesujące. Jak mogę ci pomóc? Wiesz coś na temat tych kluczy? No dobra. Obaj jesteśmy biznesmenami, więc nie będę owijał w bawełnę. Mam jeden z kluczy. A co za niego chcesz? Orkowie chcą artefaktu pradawnych. Przeczesują całą pustynię. Zapłacą każdą cenę, żeby się dostać do najtajniejszych sanktuariów starożytnego ludu. Dlatego ten klucz jest bardzo wiele wart. Biorąc pod uwagę rozwój wypadków, wyceniam go na 10 tysięcy złotych monet. Moim zdaniem to atrakcyjna oferta. Jak sądzisz? Masz tu złoto. Daj mi klucz do świątyni. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Mam nadzieję, że odbijesz to sobie na orkach. Dobra. Mamy czwarty klucz do świątyni. Czyli tak naprawdę mamy drugi klucz. To co, może najpierw ogarniemy sprawę z Kirkiem, a później wyruszymy po Yusufa. Chcesz ubić mały interes? Masz dla mnie coś ciekawego? Widzę, że wzbudziłem twoje zainteresowanie. Mogę ci powiedzieć, gdzie znajdziesz jeden z kluczy do Morasul. I? No cóż, to cię będzie trochę kosztować. Ile? 500 złotych monet. Czym się zajmuje najemnik w Morasul? Interesami, a jakże? Ty też przybyłeś tu w poszukiwaniu łatwego zysku, co? Gdzie jest klucz do świątyni? Masz złoto? Tak, proszę. Dobrze. Klucz do świątyni jest poza miastem. Mają go pustynni rabusie. Zdobyli klucz podczas jednej z wypraw i teraz chcą go sprzedać. Wiesz, kim są ci rabusie? Tak. Jeśli chcesz, mogę cię do nich zabrać. Zaprowadź mnie do tych pustynnych rabusiów. Dobrze. Za mną. No wiadomo. No idę za tobą. Wiadomo. Brzmi jak jakiś przekręt i to oczywiście jest przekręt. Już byliśmy w okolicy tych pustynnych gońców, czy tam, nie no, rabusi chyba po prostu. Pustynny rabuś się ten gościu nazywał. Później od razu już możemy wyruszyć po Yusufa. Była mowa o północnym wschodzie. Więc mniej więcej też wiemy, jak się mamy kierować. Dosłownie w tę stronę. Na skos. Nie no, wiadomo jak to bywa. Kirk jest jednym wielkim przekrętem. Ale to nic, no. Tak bywa i czasami, że zostajemy oszukani. Jakoś bardzo mi to nawet nie przeszkadza.
Jejku, jejku. Ale fajnie, bo nam sprawnie poszło. Mamy wszystkie klucze już prawie. No dobra, przyjacielu. Czas zmówić ostatnią modlitwę. Rozumiem. To ty jesteś pustynnymi rabusiami, prawda? Lepiej oddaj mi wszystkie klucze do świątyni. I to już. Czemu sądzisz, że mam jakieś klucze? Te duperele są tu warte masę złota. Jeden udało mi się już zdobyć. Ktoś taki jak ty nie przybył przecież do Morasul, żeby handlować niewolnikami. Założę się, że zdobyłeś już jakieś klucze. A teraz oddasz je mnie. Rozerwę cię na strzępy! Klikałam jeden, ale nie działało. Ani kroku dalej. Co najgłupsze... No co jest? Dobra, zrobimy tak. Ja pierdzielę. Odbiegnijmy kawałek, bo przecież nie idzie tak żyć. Więc jednak cię dorwałem. F5. Zaraz będzie po was już. Wiecie, ja powinnam ich ogółem zabić, więc chyba tak zrobimy. Nikomu nie będzie ich żal. Mamy miecz i Kirk ma piąty klucz. To dobrze. To teraz tak, północny wschód. Dosłownie tędy powinniśmy biec. Więc pobiegnijmy. Chyba się nie pomyliłam i dobrze biegnę. No mniej więcej ta okolica. O, dzień dobry. O, gry, ale ja chyba nie mam ochoty się bawić chwilowo. To będzie dosłownie tutaj. Tam jest w ogóle też jakaś kolejna oaza. Tu są szakale. Ale to jest tak jakby tutaj. Mamy to. Czy to jest szczaw królewski? O kurde, jedna z niewielu chyba, naprawdę. No dobrze. To chyba nie jest wasze. Co my tu mamy? Fajne rzeczy nawet. Mam już naprawdę dość tej okropnej pustyni. Co w tej krainie robi Paladyn? Przybyłem tu ze świętą misją. Magowie ognia wysłali mnie po ogniste puchary. Tak. I udało mi się jeden znaleźć. Uwierz mi, to nie było łatwe. A teraz mój puchar jest w brzuchu tego piekielnego pełzacza piaskowego, wesoło wędrującego przez pustynię. Co się stało? Nie dość, że dręczy nas ten straszny upał, to jeszcze musimy się użerać z tymi głupimi bestiami. Miałem obóz na północ stąd. Pewnej nocy przybyły pełzacze piaskowe i niemal mnie zabiły. Jeden z nich pożarł cały mój dobytek. Zwyczajnie go połknął, rozumiesz? Ale zanim uciekłem, dałem tej bestii niezłą nauczkę. Cholerny pełzacz pewnie do tej pory leczy rany. No cóż, nigdy tam sam nie wrócę. Uwierz, to prawdziwe piekło. Ranny pełzacz piaskowy nie żyje. No i bardzo dobrze. Ta bestia była opętana przez samego Beliara. Wierz mi. Co z twoim ognistym pucharem? Znów będę potrzebować twojej pomocy. Rozetnij brzuch tego pełzacza piaskowego i wyjmij mój artefakt. Potem zabierz ten przeklęty puchar do magów ognia, do Nordmaru. Ja będę szukać dalej. Może znajdę jeszcze kilka tych artefaktów. Nie ma to jak gorący ogień. Gościu, mówiłeś, że ci gorąco. Ej, ty, masz wodę? Proszę, napij się. Dziękuję. Wspaniałe uczucie.
Co ty tu robisz? Jesteś zbiegłym niewolnikiem? Podawanie się za kogoś innego raczej się nie powiedzie. Nie wydasz mnie, prawda? Z pewnością mogę ci coś dać. Pozwól mi odejść, proszę! Co powiesz? Wszyscy mnie ścigają! Ukradłem klucze do świątyni Mora Sul i sprzedałem wpływowym ludziom. Musiałem jednak uciekać, zanim zdążyłem sprzedać ostatni. Kto z Mora Sul kupił od ciebie klucze? Miałem 4 klucze. Najemnik imieniem Kirk słono zapłacił za jeden z nich. Drugi sprzedałem Illi, a trzeci szefowi miasta, Gonzalesowi. No. Podobno miałeś 4 klucze do świątyni. To prawda. Nie wiem jednak, ile ich w ogóle stworzono. Jeśli więcej niż 4, to pozostałe muszą być gdzieś blisko Mora Sul. Rozumiem. To znaczy, że wciąż masz klucz do świątyni. Daj mi go. Dobrze. Mam tylko nadzieję, że zostawisz mnie przy życiu. Domyślam się, co planujesz. Chcesz otworzyć świątynię? Wiedz, że jest ona obłożona klątwą. Jakież to? Stary Mezir mnie przed tym ostrzegł. Mówił, że otwarcie świątyni ściągnie na nas wielkie nieszczęście. Lepiej już sobie idź. Dobra, wiecie co? Spróbujemy go zaatakować i zobaczymy. Możesz przestać. Niestety, ale Paladyna też wtedy musimy pobić. Oh my god. No, on się będzie niestety bulwersował. Bo ja chcę tylko zobaczyć, co się stanie, jeżeli ja go dobiję. Plus 5 do Mora Sul. No w sumie mamy wtedy zlecenie wykonane. Mam tylko nadzieję, że Krus będzie chciał ze mną gadać. Nie wiem, nie obrazi się. Wiecie co? Może rzucimy mu niepamięć. Ale się za mną błysło. Gdzie ja mam amnezję? Tylko mana mi jest potrzebna. Następnym razem będzie moja kolej. Dobra. Zostaw mnie w spokoju. Chyba załatwione. To co, wracamy do Mora Sul. Przy okazji powiemy, że ukazaliśmy... Ukazaliśmy? Jak to się mówi? Boże święty, język polski jest trudny. Że udało nam się skazać Yusufa na śmierć. Chyba tak. I jeszcze może by nam się udało iść do Kalesz dzisiaj. Yusuf, złodziej artefaktów, nie żyje. A więc zdołałeś go znaleźć. Dobra robota, mistrzu Sokolego Oka. Niechaj to rozweseli twe serce. W każdym razie Gonzales ucieszy się z dobrych wieści. Szkoda, że Gonzales ma to gdzieś. Dobra. No to co? Mamy w sumie wszystkie klucze, bo Kalesz ma resztę. A jeszcze mamy jedno zadanie. Z tym całym grubasem tam do ogarnięcia, więc w sumie chodźmy. Mam ochotę zrobić dzisiaj troszeczkę dłuższy odcinek. Myślę, że nie stracimy na tym zbyt wiele. Mimo wszystko, a będzie też fajnie. Dobra, tędy chyba przejdę. Chyba na pewno, bo tak żeśmy biegli ostatnio do świątyni. Dobra, czyli mamy jedno zadanie. Resztę no to już załatwimy sobie przy samej w sobie świątyni. Nie, no dobrze, fajnie. Podoba mi się, że się tak zgrabnie udało to wszystko załatwić. Dobra, ja biegłam ostatnio tędy. Już nie będę atakować też wszystkiego, bo bez przesady. W sumie z Mezirem moglibyśmy też pogadać. Tak do końca. Fejsul chce dalej robić interesy.
Och, doprawdy. A czemu mielibyśmy się na to zgodzić? Czego chcesz? Fejsul powinien dać nam kilka mikstur. Chłopcy mają ciężką pracę. Zasługują przynajmniej na kilka mikstur wytrzymałości. Dobrze. Ilu mikstur potrzebujesz? 8 powinno wystarczyć. Jasne. Proszę, 8 mikstur wytrzymałości. Dziękuję. Wiesz co? Wręczę je niewolnikom osobiście. Ty na pewno masz lepsze zajęcia. Więc co z Fejsulem? Tak, cholera. Powiedz mu, że znowu działamy. Dobra, tu załatwione. Ten Mezir gdzieś tu był. Gdzieś tu kopał, chyba tutaj. Nie wiem, czy on nas nie zaprowadzi przypadkiem do Ramireza. Coś mi tak świta, że chyba tak było. Mhm. Opowiedz mi o swoim bogactwie. Widzę wiele rzeczy. Wszystko, co do tej pory zobaczyłem, faktycznie się spełniło, mój synu. Z północy nadejdzie mężczyzna, który obłoży pustynię straszliwą klątwą. Otworzy wrota świątyni Mora Sul, a po piaskach pustyni kroczyć będą umarli. Zemszczą się na żyjących za zakłócanie im wieczornego spoczynku. Kto otworzy świątynię? Mężczyzna z północy, mający za sobą wiele wojen. Słynie z wielkich czynów i to on zadecyduje o triumfie dobra lub zła. Początkowo sądziłem, że mężczyzną tym będzie wojownik Kirk z Mora Sul. Teraz jednak nie jestem już pewny. Rozumiem. No raczej niebożnie żyje. Pokaż mi, co udało ci się znaleźć. A, z tobą można handlować. To robimy mały handelek od razu. Znasz Zubena? Owszem, z dawnych czasów. Miał wspaniałe wizje. Inna sprawa, że to było 70 lat temu. 70? Szukam Ramireza. Widziałeś go? Ramirez? Tak. Wiesz, gdzie się ukrywa, czy nie? Owszem, wiem, gdzie jest. Mogę cię do niego zabrać. Powiem ci coś. Jestem starcem. Kolejne lata upływają mi z szybkością wiatru omiatającego pustynne wydmy. O co chodzi? Ja chcę raz jeszcze zaznać rozkoszy oazy Murata. Najpierw więc zabiorę cię do Ramireza, a ty będziesz mi towarzyszyć do oazy Murata. Dobra, czyli tak, moi drodzy, zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Pójdziemy właśnie z nim najpierw do Ramireza, a później pójdziemy z nim do oazy. Później pójdziemy do kalesz z informacją, że mamy pozostałe klucze i myślę, że uda nam się już otworzyć świątynię w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, ja lecę montować dla Was ten film. Do usłyszenia, cześć!